Jest coś takiego. Czekajcie, pokażę wam. Jest coś takiego jak Jacek's Content Finder. Jest to specjalna stronka przygotowana przez społeczność niegdyś znaną jako Jacek's Dowóz Wideo, obecnie kanału Generator Friday na Twitchu. I co tu mamy? Słuchajcie, moc atrakcji. Mamy coś takiego jak Jacek's Places. I Jacek's Places losuje źle oceniane miejsca na Google Maps. Oh my god. O, widzę, że mamy nawet Jacek'sową degeneratorową reprezentację na czacie. Witam. Thank you for your service. Skoro Bartek jest generatorem Friday, to powinien sam umieć wygenerować content. Sas. To w ogóle jest trochę kłamstwo. Bo jak na generatora frajdy, Bartek ma zaskakująco mało frajdy. What? Jest nawet emotka z jego ryjem. Niesamowite. Słuchajcie, no frajda was the friends we made along the way. I frajda będzie generowana dzisiaj u nas. Nice. Mamy tu jeszcze inne rzeczy, typu losowe komiksy z komiksy.pl. To brzmi jak totalne złoto, poza tym brzmi jak coś z mojej branży. Jeżeli jest ktoś w internecie z kwalifikacjami do oceniania losowych komiksów z komiksy.pl, to chyba jestem ja. Nie wiem, czy to jest coś, co mogłabym sobie wpisać w CV, ale taka jest prawda. Oprócz tego mamy Onet Blog Archiwum i Goofy Sounds. Może coś banowalnego wyskoczyć? Kurde, myślicie, że na komiksach będzie coś banowalnego? Fuck. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Myślę, że jeżeli chodzi o miejsca na Google Maps, to jesteśmy dość bezpieczni. Na Google Maps chyba nie można wrzucać rzeczy, które są banowalne. Ale faktycznie, komiksy.pl to bardziej ryzykowna sprawa. Macie jakiś pomysł, jak oglądać komiksy, żeby nie dostać bana? Poza tym... Wiewiór? Weź się wsuń w kadr bardziej. Dzień dobry. Czy jeżeli zobaczę coś banowalnego i szybko zmienię scenę, to mnie nie zbanują? No właśnie, albo najpierw zrobię szybkie review. To może być zabawne. Najpierw zobaczę komiks, zanim wy go zobaczycie i po mojej reakcji będziecie mogli się domyślać, jak bardzo jest zjebany. Mhm. Wiewiór, jakby żyjesz? You okay? Dude. Higut. Dobra. Wylosujmy najpierw źle oceniane miejsca na Google Maps. Można wpisać miejsca do wyszukania, na przykład szkoła. Ale ja myślę, że pójdziemy w totalny freestyle. Wygenerujmy cokolwiek. Ruszamy w Polskę. Wyobraźcie sobie, że jesteście na road tripie. Jesteśmy wszyscy razem na road tripie. Jedziemy w Polskę. Mamy mielonkę w puszce i mamy jajka gotowane na twardo w takim plastikowym opakowaniu. Jedyne, czego nam brakuje, to fascynujących miejsc na mapie. Jacek's Places, take us places. Cierpliwości. Generowanie może potrwać nawet kilkanaście minut. Okazuje się, że nie trwało nawet kilku sekund. Co mamy? Autogaz z oceną 2,7 i 3 ocenami. Jest to bardzo niska ocena, brzmi obiecująco, ale mam wrażenie, że
miejscu takim jak Autogaz, wszystkie z tych trzech ocen będą dotyczyć cen. Wow, z jakiegoś powodu przystanek autobusowy w Bełżycach na ulicy Nachmana ma ocenę 3. Tego jestem bardzo ciekawa. Byliście kiedyś w Bełżycach? Spójrzcie, czy nie jest to najbardziej polskie miejsce w Polsce? To jest generator liminal spaces. Szkoła plus zawód równa się przyszłość. Sam spożywczy. Jakuba z Bełżyc. Myślę, że to okej, że w Bełżycach jest ulica imienia Jakuba z Bełżyc. Uff. Myślicie, że to ta pani wystawiła ocenę 3 temu przystankowi? Zobaczmy tę ocenę. A, źle. Fak, jeszcze raz. Gdzie są te oceny? Tu. Szymon Dziak dał 2 lata temu ocenę 3 na 5, nie pozostawiając żadnego komentarza. Lokalny przewodnik, 284 opinie. Recenzował takie miejsce jak sklep wielobranżowy Topa, Media Expert, Biblioteka Publiczna Miejska, Smakosz Obiady Domowe, Wybieg dla Psów ocenił na 4 gwiazdki, może być. Niestety nie dowiemy się, co mu nie przypasowało w przystanku autobusowym Bełżyce na ulicy Nachmana. Według mnie... Okej, okay, myślę, że jest to fair. Całkiem fair ocena. Ponieważ nie ma żadnej wiaty przystankowej. Nie ma nawet ławeczki. Matty Shadow, dziękuję za subskrypcję. Choćby ławeczki nie ma. Nie ma nawet... Nie wiem, oponę mogli przytargać, żeby można było sobie usiąść. Nic. Żadnej osłony przed warunkami atmosferycznymi. Słabe oznaczenie, bez rozkładu jazdy autobusów, bez zatoczki, żeby autobus mógł bezpiecznie się zatrzymać. Chodnik wąski. Szczerze mówiąc, dla mnie recenzent był zbyt łaskawy. Dla mnie jest to przystanek 2 na 10. I tylko dlatego nie 1 na 10, że w ogóle jest oznaczone, że to przystanek. Trawa, błagam was, wyjechana przez samochody. Tuż obok jest parking. Nie dałabym 3. Przejdźcie się ze mną po Bełżycach. Banda Motor. Oczywiście. Pozdrawiamy. Jest bar z parasolem perły. Czy Bełżyce są bardziej lubelskie od Lublina? Galeria... Zobaczmy, jaka to galeria. Kosmetyczna. Jaka to część Polski? Bełżyce są niedaleko Lublina. Wschód. Wow, twins. Wow, co to jest? Czy to jest wanna? Na początku myślałam, że to kapliczka. Często w tym miejscu budynku są kapliczki, ale nie było w środku żadnej Maryi. I myślałam sobie, co za piękna kapliczka w Zeberkę. Ale nie, słuchajcie, tutaj jest reklama armatury, Cersanit, Roka. To jest reklama sklepu z armaturą. I szczerze mówiąc, na mnie działa. Nie będę już w pełni szczęśliwym człowiekiem, jeżeli nie będę miała w swoim domu wanny w Zeberkę. Fuck. Aha, jeżeli słucha mnie teraz Tomek, to wydaje mi się, że drży w tym momencie ze stresu, że będziemy mieli niedługo wannę w Zeberkę w łazience.
Wanna w zebrę pod tapetą z Gucci nie zmieści się tam, ponieważ tapetę Gucci mamy w tak zwanym powder roomie. To jest bardzo fancy nazwą na kibelek dla gości, w którym mieści się również pompa ciepła. Czuję, jakbym była w dziwnym transie, spacerując ulicami Bełżyca do tej muzyki. Boję się, że wpadniemy w straszny rabbit hole z tym content finderem. Dobra, wystarczy Bełżyc. Zobaczmy autogaz. Dobre paliwo. A następnie po dwie gwiazdki, znów anonimowe. I znów moja stacja paliw. Ocena 3,5. Obawiam się, że w ocenach stacji paliw nie będzie nic śmiesznego, tylko komentarze na temat jakości paliwa lub cen. Szukajmy dalej. Wow, jest ocena drewna. Grande. Ocena 3. Do pieca.com. Skład drewna opałowego, suchego i mokrego. Ocena 3,2. Znów drewno kominkowe. Czy ten content finder znajduje tego samego typu miejsca w jednym wyszukiwaniu? Skład opału, węgiel, ekogroszek, drewno opałowe, Chorzów, Świętochłowice, Krautwurst, Gawenda. Czarownica na miotle. Ocena 3? Liczba ocen 8? Nie, jakim cudem ktoś dał 3 czarownicy na miotle? Czekajcie, spójrzmy na nią. What? What? Ej, dobre buty. Okej, okay, she kind of slays. Czy to jej koleżanka? Ej, znów lubelskie. O, oj. Oj, ten nos nie był potrzebny. Fuck. Ona wleciała w to drzewo. Wow, są bardzo rozbudowane oceny. Miłosz, również lokalny przewodnik, napisał fajny pomysł, dobre wykonanie, ale przydałoby się jakieś wyjaśnienie, bo w sumie nie wiem, czy to jest jakaś tegoroczna akcja, czy stały element. No właśnie, też się nad tym zastanawiam. Czy to jest stała ekspozycja? To wygląda jak coś, co ktoś powiesił na drzewie przy okazji jakiegoś festiwalu. Niemniej jednak jest to miły akcent w środku miasta, który zawsze jest jakąś atrakcją oraz ożywia otoczenie. Ciekawe, na jak długo czarownica zostanie. Też jestem ciekawa, gdzie jesteś, czarownica? Czarownica jest w Nałęczowie. Nałęczów też jest niedaleko Lublina. Co się dzieje? Po prostu wszystkie najciekawsze miejsca w Polsce są koło Lublina. I guess. Recenzja Pauliny. 5 gwiazdek. Jest! Wow, jest. Pewnie latała po dziwnych miksturach. I jak skończyła, można zobaczyć. Mimo to Paulina dała 5 gwiazdek. Dorota Kacprzak, nie ma czarownicy. Jedna gwiazdka. Byłam 23 października 2002 roku i nie ma. Puste miejsce na drzewie. Puste miejsce na drzewie. To brzmi, jakby docelowo na drzewach miało coś wisieć. Inaczej jest tam puste miejsce. Puste, przykre miejsce, przypominające nam o przemijaniu. Data wizyty? Weekend. Czas oczekiwania? Nie trzeba było czekać. Zalecona rezerwacja? Nie. No dobrze, że nie trzeba było czekać, żeby zobaczyć puste miejsce po czarownicy w Nałęczowie. Jest jeszcze 5 opinii.
O, znów jedna gwiazdka, już jej nie ma. Nie było jej? Ale też nie trzeba było czekać. Znów jedna gwiazdka, można chodzić i szukać czegoś, co jest oznaczone na mapie, a i tak się nie znajdzie, bo nie ma. Przykro mi, Ilona, ale takie jest życie. Tak czasem wygląda życie, można chodzić i szukać. A i tak się nie znajdzie. O, ale z kolei Seba, 5 gwiazdek jest. Najwyraźniej ocena czarownicy jest mocno uzależniona od jej występowania. Seba napisał, że jest. Ilona napisała, że nie ma. Krejziak, 5 gwiazdek, super. Nie trzeba było czekać, ani rezerwować miejsca, żeby zobaczyć czarownicę na drzewie. To wspaniałe. Trochę smuci mnie, że w kategorii czarownice generator znalazł tylko jedno miejsce. Szukajmy dalej. Ajwa Kebab, Piekary Śląskie. Jedna ocena na 1. To brzmi bardzo obiecująco. Aduś nie zostawił więcej wyjaśnień. Jedzenie i obsługa ocenia na 1. Klimat na 3. Trochę przykro. Kebab Doma, 84 oceny. Ale średnia tylko 3,2. Jest też miejsce, które nazywa się po prostu Kebab. Jest również Kebab Factory. 237 ocen. Spójrzmy. Kebab, kebab, kebab. Mimo ogólnej słabej jakości kebabów w Tarnowskich Górach, to miejsce wyróżnia się na tle innych, kompletnie deklasując konkurencję. Jak rozumiem, pod kątem bycia słabej jakości kebabem. Jakość jedzenia w tym miejscu jest poniżej chamskiej budki z fast foodem przy dworcu i nawet budzi pewną ciekawość. W końcu, jak to możliwe, aby ktoś tak długo istniał na rynku i nie potrafił zadbać o jakość usług i towarów? Kebaby są dość proste, ale mimo to kebab sobie z tym nie radzi. Najgorszej jakości placek, spieczony na kamień, konsystencja tynku i smak tektury. Mięso kula mocy, nawet kurczak wygląda na mielonkę i jest obrzydliwy. Sosy to tłusty, kupny badziew. Jeśli chcecie coś zjeść, to lepszym pomysłem będzie nawet hot dog z żabki. Nawet? Come on, to hot dog z żabki. Radzę omijać to miejsce szerokim łukiem, zaoszczędzicie pieniądze, czas i zdrowie. Dużo bardziej fascynuje mnie postać Bobo Babu. Chciałabym kiedyś obudzić się jako człowiek, któremu chce się napisać tak w sumie składną i przemyślaną recenzję kebaba, recenzję słabego kebaba. Z drugiej strony ludzie potem wchodzą na moje profile i widzą, że zajmuję się głównie przeglądaniem grupek na fejsie i czytaniu kłótni ludzi, którzy w ogóle mnie nie dotyczą. O sprawy kompletnie nieistotne. Marek pisze: najgorszy kebab, jaki jadłem. Frytki smażone na zimnej frytkownicy. Mięso niedoprawione i zimne. Porcja miała za 19 zł, okej, ale wielkość tej porcji masakra. Wielkości zgrabnej ręki. Wielkości zgrabnej ręki? Czy moja ręka jest zgrabna? Czy możemy uznać ją za punkt odniesienia? Myślę, że nie był to tak mały kebab, jeżeli był wielkości zgrabnej ręki. Pytanie, czy chodzi o dłoń? Czy o przedramię? Ramię? A ja mam zagadkę. Kebaby zawsze będą budzić wiele emocji. Nie dziwi mnie ilość ocen. Kapliczka. 1 ocena. Ocena na 3. Bardzo lubię przydrożne kapliczki. Uwielbiam je. Obawiam się, że... O, tu jest kapliczka. Jest. 3. Przed przeczytaniem jeszcze oceny powiem, że zgadzam się z nią.
Jeśli chodzi o kapliczkowość, to jest to bardzo kapliczkowa kapliczka. Ma mega polski kolor, ten żółtawy. Czerwony daszek, prostą bryłę, śliczne kwiatki dookoła, zasadzone w pewnym nieładzie, ale te dwa kosze na śmieci tuż przy niej? Waloru dodaje nieco pole kukurydzy tuż za kapliczką. To wygląda na przyjemne miejsce. Spójrz, te kwiatki. To jest miłe miejsce. Niestety ktoś zrujnował je, wystawiając tuż przed kapliczkę kosze na śmieci. Obrzydliwe. W środku Maryjka, bardzo klasycznie. Bez szału, ale gdyby nie kosze, dałabym 4. Spójrzmy, czy ktoś uzasadnił swoją opinię. Nie. Może ona wystawiła tylko 3, nie zostawiając uzasadnienia. Wow. Wow. Wylosowaliśmy kategorię ruiny. Dlaczego muzyka się skończyła? Lecimy dalej. Kategoria ruiny. Ruiny gospodarstwa z jedną oceną na 2. Data wizyty weekend, nie trzeba było czekać i nie poleca się rezerwować. Niestety znów brak jakiegokolwiek uzasadnienia. Moim zdaniem ruiny gospodarstwa są mega. Spójrzcie, jak zarosły. Strasznie zarosły. To są mega stare ruiny gospodarstwa. Jakie opinie po Dunie? A propos ruin gospodarstwa? Dobrze się bawiłam na Dunie. Fajnie się bawiłam. Nie jestem wielką fanką Dune, nie dlatego, że nie lubię Dune, tylko dlatego, że nie czytałam jej w młodości, ani w sumie tak naprawdę do końca to nigdy. Nie byłam więc wielką fanką, więc nie mam tego hype'u. Dużo piachu. Ładny film. Dzieje się więcej niż w jedynce. Tyle. Spójrzcie za to na to gospodarstwo. Na jego ruiny. Trawa wyrosła już na ścianie. Kurde, ale bym tu robiła bazę. Ho-ho-ho. Ło. Ło. Jak wrażenia z Wonka Experience? Jeżeli ktoś wam powiedział, że widział mnie na Wonka Experience w Bostonie, to kłamie. Zaprzeczam. Bardzo stanowczo. Spichlerz ruiny. Ruiny spichlerza. Czy obecnie istnieją jeszcze spichlerze? Okej, to strasznie durne pytanie. To pewnie strasznie mieszczuchowe pytanie z mojej strony. Czy nadal używamy spichlerzy? Bo ja to znam, to słowo z grania w twierdzę. Budowałam w niej spichlerz i trzymałam w nim sery. I zboże. Sprawdźmy ruiny spichlerza w Prusach. Z tej strony w miarę okej. Wyglądają dość urbeksowo. Ale przełączając się na drugą stronę, pod spichlerzem mamy mini cmentarz. I to już jest creepy w chuj. Za mało złota, mój panie. Mówiłam wam już, że jak grałam w twierdzę, to włączałam sobie tryb ekonomiczny. Bo strasznie mnie denerwowało, jak mnie ktoś najeżdżał. Ja sobie tutaj produkuję sery, sadzę sady, a ktoś mi psuje zabawę, bo muszę się nagle z kimś bić. Spichlerz tak mi się podoba, ruiny, a za to jest więcej opinii. Niegdyś piękny zabytek, po pożarze ruina. Straszą teraz kikuty murów. O to chodzi w ruinach. Spichlerz spalił się w 2016, zaniedbany przez właścicieli najemców. Kiedyś to może był spichlerz, bo teraz to tylko waląca się ruina. No tak, tak nazwane jest to miejsce. Spichlerz ruiny. Prywatne ruiny, o które nikt nie dba. Bardzo dużo ocen jak na ruiny spichlerza, powiedziałabym.
Ruiny kościoła. 5 ocen. Czy będą pełne emocji? Wow. Słuchajcie, jeśli robicie modele lokacji do gier, róbcie screeny. To wygląda zajebiście. A z drugiej... Wow, czy to jest paraf? W sensie to jest ten dom, w którym mieszka ksiądz, czy jak to się tam nazywa? Plebania. Był taki serial. Trzy gwiazdki dla miasta za pozostawienie obiektu w takim stanie, odkąd pamiętam. Okej, okay, czyli wszystkim smutno, że kościół jest w ruinie, okej. Okay. Ruiny wapienników. Nie mam pojęcia, czym są wapienniki. Ruiny młyna wiatrowego mnie dość zafascynowały. Dobre. Zajebiste. Robiłabym bazę. Ja. Co jest w środku? Baza? Ej, nawet nie ma za wielu puszek z piwem. To jest baza totalnie do zagospodarowania. Co tu jest? JP. JP. I nie wiem, co dalej. To są... Uuu, co to jest? Patrzcie. Ale to musi być stare. Dobra. Whatever. Ruiny wsi Karlow też wyglądają zajebiście. W źle ocenianych miejscach na Google Maps są totalne perełki. Kaplica cmentarna z oceną 3. Nie mam pojęcia, komu chciałoby się wystawiać ocenę kaplicy cmentarnej, a szczególnie ocenę 3. Sklep Piotrek, Piotr Drewnowski. 4 oceny, średnia 1. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że sklep Piotrek może nie być zbyt popularny w swojej okolicy, czyli w Wysokim Mazowieckim. Spójrzmy najpierw. Sklep Piotrek, 1001 drobiazgów. Złoto, skup, sprzedaż, upominki, srebra, obrazy, zegary, AGD. Czy to jest Piotrek? Czy to jest Piotrek? Ej, nie rozumiem słów ocen. Spójrzcie na te figurki. Tu są żaby, tu są psy, a tu jest Dawid. Chcę mieć taki zestaw u siebie w ogrodzie. Opinia Dali Bomby. Komuch, który nie daje paragonów, nie może wymienić trzech zakrętek do słoików i wciska kit, że ktoś za mocno je przekręcił, albo że producent takie robi. Jakoś reszta dobrze się przekręciła. Śmiech na sali, kanciarz, sknera i rura z niego. Przepraszam bardzo, jak to komuch, który nie daje paragonów? Czy to nie jest wyraz polskiego ducha przedsiębiorczości, jeżeli ktoś nie daje paragonów? To czemu, przepraszam, komuch? Emilka Zalewska, znów z tymi nakrętkami do słoików. Naprawdę, nie chciał wymienić trzech nakrętek do słoików. Co za żenada ze strony właściciela. Na pewno takimi działaniami przyciągnie klientów. Generalnie należy go omijać szerokim łukiem. Myślicie, że... Myślicie, że to cała rodzina się zebrała z tymi opiniami na Google, bo nie wierzę, że dwie osoby znalazły się z tym samym problemem, że koleś im sprzedał zbyt ciasne nakrętki do słoików. Myślę, że Emilia może mieć jakieś powiązania z użytkownikiem Dali Bomba. Maciek Kowalski. Nie polecam sklepu Piotruś 1001 drobiazgów, ponieważ sprzedający nie udziela na reklamacji i gada bzdury zamiast konkretnych argumentów. Ten starszy komunista woli mieć jednego klienta mniej niż stracić trzy nakrętki do słoików. Przed tata jednym słowem. Koleś całemu miasteczku sprzedał trzy wadliwe nakrętki do słoików. To jakaś plaga. Wszyscy teraz uważają go za komucha. Znam sytuację z nakrętkami, pisze Beka. Ten właściciel nie nadaje się do prowadzenia sklepu, to oszust.
Słuchajcie, nawet użytkownik Beka zna sytuację z nakrętkami. To już poszła fama na mieście. Ludzie spotykają się na przystanku, tym ocenionym na 3, i rozmawiają o tym, że komuch Piotruś sprzedaje im wadliwe nakrętki do słoika. Oh god, no nie, no zapomniałam wcisnąć rekord na OBS-ie i teraz nie będę miała wysokiej jakości nagrania z tej części streama, tylko będę musiała ściągać z Twitcha taką beznadziejną. Damn it. Przypomnijcie mi, żebym przed oglądaniem Catfished wcisnęła nagrywanie. Nie wiem tylko, dlaczego uznano pana Piotra od razu za komunistę? Przez 3 za ciasne nakrętki do słoików. Ależ komuś się chciało. Dalej jest ocena sklepu Mlekowita? Czemu Mlekowita ma... Co to za lokal? Największy wybór na biało w Europie. Polskie delikatesy mleczne. Jest nawet krowa z napisem Mlekowita. Czy to ich sklep branżowy? Obsługa miła, wszystko pod klientę, na spokojnie. Pozdrawiam bardzo uprzejmych pracowników. To dobrze, że na spokojnie. Z kolei kolejny, bardzo niemiła obsługa. Mam na myśli panią Julkę. Zero podejścia do klienta. Nie polecam. Bardzo niemiła obsługa, a według Artura idealnie. Top Market, 5 ocen, średnia 3. No, Julki niestety zrujnowały kolejny biznes. Bekonik, pisze, dając ocenę 5. Wow, obszerna recenzja. Chciałabym podzielić się swoją wyjątkowo pozytywną opinią na temat ekspedientek w tym sklepie. Moim zdaniem ekspedientki są pomocne i miłe. Niezależnie od tego, jakie opinie słyszę o ekspedientkach, nadal będę doceniać ich wysiłek i dedykację w codziennej obsłudze klienta. Bla, bla, bla. Martyna, nie polecam. Do Top Marketu chodzę bardzo często, już od pół roku. Ekspedientki mają bardzo powolne ruchy. Czekając przy lacie z wędlinami, rozglądaliśmy się, gdzie stoi pani, która może nas obsłużyć. Panie stały przy kasach, nic nie robiąc, jedynie śmiejąc się i rozmawiając oraz patrząc ciągle na nas. Pani, która nas nie widziała i rozkłada towar, przyszła po 10 minutach. Następna sytuacja, gdy przyszliśmy na wędliny. Pani stała w drzwiach od zaplecza i jadła kanapkę, patrząc na nas. Przypomina mi się ten post na Facebooku o tym, czy mogę dać dziecku kanapkę ze smalcem 3 miesiące, bo się patrzy. To pani też je kanapkę i się patrzy. Rozumiem, może była głodna. No może była, ale dlatego jest przerwa, na której mogą na to przeznaczyć czas. A może nie mają, no nie wiem, nie pracujesz w tym sklepie. Ja pracuję w sklepie, musiałam dbać o klienta, ponieważ musi czuć się zadbany oraz mieć komfort robienia zakupów. Drzwi automatyczne są zepsute. Wychodząc, zaczęło się zamykać i prawie zgniotły roczne dziecko, ale zareagowała mama i zatrzymała drzwi. Pani jedynie uśmiechnęła się do nas. Obsługując nas przy kasie, mają bardzo chamskie odzywki do klienta. Lub czekasz bardzo długo na panią, która przyjdzie, nawet nie ma ich na sklepie, żeby je zawołać. Sklep bezgotówkowy obok banku, a ekspedientki nie potrafią wydać reszty z banknotu. Skandal. Ach, to był Tatar, a nie Smalec z tym 3-miesięcznym dzieckiem, przepraszam bardzo. No w każdym razie patrzyło się. Jest jeszcze sklep Bianco & Rosso, SPJ, Koretce JM, Rutkowski W. Czy ktoś potrafi to rozszyfrować? SP, spółka jawna, Koreccy, JM, Rutkowski W. Uff, to skomplikowana nazwa. Ach, to sklep z alkoholami. Bardzo niemiła obsługa. Zuchwała dziewucha. Nie chciała obsłużyć z powodu braku maski. Tak jakby to ona ustanawiała konstytucję i obowiązujące zalecenie, a nie nakaz noszenia kagańców. Omijajcie szerokim łukiem. Ach, piękne czasy. Wybór niezły, ale ceny też niezłe. Pewnie Julka, macie rację. Park.
z bardzo słabą oceną. Okej, kilka słabo ocenianych parków. No nie wiem, jak dla mnie wyglądają całkiem ładnie. Znów parki. Dąb Napoleona jest oceniony na 3. Jestem bardzo ciekawa, jakie są kryteria, na podstawie których ludzie oceniają dęby. Gmina zaniedbała. Okej, chodzi o to, że gmina nie dba o dęba. Aby podejść do dębu, trzeba przejść przez pole. To skandal osobiście. Myślę, że powinni wybudować co najmniej ekspresówkę. I parking pod dębem Napoleona. Dąb Bolesław też ma słabe oceny. Za to jest czynny całą dobę. Myślę, że to plus. Dzień dobry. Złe informacje. Dąb leży od kilku lat. O nie! Dąb Bolesław upadł. Ciężko jest się dostać do miejsca, w którym leżą szczątki dębu. Nie polecam wyprawy z dziećmi bez odpowiedniego obuwia i odzieży. No, to dość przykre może być, jak się zabierze dzieci do dębu Bolesław, a tam jego martwe szczątki. Dąb od paru lat leży, a mimo to warto zobaczyć ogrom takiego wiekowego drzewa. Droga do niego nie jest dla matek z dzieckiem w wózku. Serce boli, że taki piękny pomnik przyrody nie przetrwał. Jest 219 opinii dębu Bolesław. Zgadzam się ze wszystkimi negatywnymi opiniami. Dotyczy to zarówno dębu, jak i całego lasu. O mój Boże, wystawianie oceny 1 całemu lasu? Is wild. It's wild. Mieszkam niedaleko. Jestem często w tym lesie, ale to, co zobaczyłam dziś, to koszmar. Rozjeżdżone drogi, kolejne wyblakłe oznakowania. Aż trudno uwierzyć w taką dewastację. Do samego dębu ciężko przejechać. Przejechać? Proszę bardzo, jeśli organizuję wyprawę do dębu, nie widzę tego jako samochodowej wycieczki. I'm sorry. Widzę to jako bosą wycieczkę z kosturem takim drewnianym i ewentualnie zielonym hobbickim płaszczem. Ale ładna jakość dziś. Dziękuję bardzo. Ja po prostu pomalowałam się dla was, to dlatego od razu kamera zaczęła większą ostrość łapać, bo jest co pokazywać. Dąb zarośnięty, zapomniany. Jest zrobiony kawałek drogi, ale tylko mały kawałek i pewnie tylko dwa pasy. Wszędzie hałdy gałęzi, w lesie niemożliwe. Szkoda czasu i roweru, żal przyrody. Gdzie jest leśniczy? Co to za gospodarz? Przynajmniej nie trzeba było czekać i nie trzeba było robić rezerwacji. Jadąc na spotkanie z dwoma dębami, starszym Bolesław i młodszym o 160 lat, Warcisław, piękne imię, miałby dzisiaj około 800 lat, a Warcisław 640. Wyobrażam sobie, że się otrę o niesamowitego świadka naszej historii. Może lepiej się nie ocieraj o niego, może dlatego upadł. Tymczasem na miejscu zobaczyłem, że Bolesław sam stał się historią. Zastanawiam się, czy gdybym o tym wiedział, to zdecydowałbym się na tę wyprawę. Jezu, Przemysław naprawdę wylewa przed nami swoje serce. Teraz, gdy już wróciłem na kwaterę, cieszę się, że się tam wybrałem. Musiałem w wielu miejscach przedzierać się przez rozjechany i podmokły niebieski szlak. Kompletny brak oznakowania, gdyby nie grzybiarz, to nie znalazłbym. Boże, jak dobrze, że mamy grzybiarzy. Dąb Bolesław, a raczej to, co po nim pozostało, nie powinien już nosić miana najstarszego dębu w Polsce. No, zgadzam się, jakby... Okej, z całym szacunkiem do Bolesława, ale come on, jeżeli ktoś umrze, to... To też nie nazywamy go najstarszym człowiekiem w Polsce. Na pewno nie najstarszym żyjącym człowiekiem w Polsce. Bo jeżeli byśmy mieli wybierać najstarszego nieżyjącego człowieka w Polsce, to w ogóle jest już inny temat. Jeszcze jedno losowanie. Boże, ale to jest strasznie uzależniające. Jak w ruletce. Jeszcze raz zakręcić. Automania z jedną oceną 1. Zero komentarza. Jeszcze tylko jedno losowanie, przysięgam.
Stacje paliw. Nie, nie interesują mnie stacje paliw. Drewno kominkowe. Już przerabialiśmy drewno kominkowe. Szkoła podstawowa numer 18. Tu będą dobre inby. 65 ocen, średnia 2,8. Szkoła fajna, tylko w toaletach nie ma papieru i mydła. Szkoła nie jest dla młodych ludzi, którzy zaledwo skończyli. Okej. Och, no. Jestem nauczycielem w tej szkole od blisko 15 lat i szczerze, z przyjemnością przychodzę do pracy. Szkoła tragiczna. Patologiczni nauczyciele. Jedynki, uwagi, za nic. Chcą, żeby ich szanować, zadarcie się. Słaby poziom nauczania. Nic się nie nauczyłam. Dziury w toaletach. Zero prywatności. Bójki w toaletach. W szatni. Na korytarzu. Wymyślanie sobie zasad. Nie polecam tej szkoły. Ewa, zdradzę ci sekret. Wszystkie zasady są wymyślone. Nie polecam. Pełno strażniczek. Jedna to mnie goniła, jak z szkoły chciałem wyjść, więc nie wiadomo, o co chodzi. Jak kolega chciał w wakacje do szkoły wyjść, to strażniczka do niego wyszła i mu groziła sądem i policją. Brak papieru, mydła oraz klamek w łazience. O nauczycielach to się nie będę wypowiadał. Goniła go ze szkoły, jak chciał wyjść i nie wiadomo, o co chodzi. Najgorsza szkoła w Płocku. Coś mi wlazło do oka. Nauczyciele zniechęcają do nauki. Brak papieru. Przewija się ten motyw wciąż. Drzwi w kabinach nie posiadają klamek. To brzmi jak problem. Szkoła nie jest zła, ale nauczyciele, szczególnie pani Ewa P., to masakra. Wspaniali nauczyciele, dobrzy nauczyciele. Nie polecam nauczycielki. Wchodzą do WC męskiego, nie można się nawet odlać. Nauczyciele sztos, ale jakiś 40-letni virgin, mam to rozumieć, chciał na psy dzwonić, że weszliśmy do szkoły. Nie fajnie. No, nie fajnie. Zgadzam się. Jakiś 40-letni virgin chciał na psy dzwonić, że weszliśmy do szkoły. Nie fajnie. Nie za fajnie. Tu znów, widzę, że jest to popularna ksywa na kogoś z tej szkoły, ponieważ tu pisze kolejna osoba. Jestem absolwentem szkoły i jak chciałem odwiedzić nauczycieli, to jakiś virgin powiedział, że na policję zadzwoni. Co jest takiego w tym, nie wiem, domyślam się, ochroniarzu? Co jest z nim takiego, co krzyczy virgin? Jestem bardzo ciekawa. Czy chodzi o to, że nie jest czadem, tak? Dzieci mówią tym memem, o to chodzi. Boże, jestem stara. Jedna gwiazdka, dostałem uwagę za nic. Ej, to super czasy, żeby sobie można wejść po lekcjach na Google Maps i się pożalić w opiniach swojej szkoły, że się dostało uwagę za nic. Kicin nie narzeka. What the fuck is that? What the hell? Co to za zdjęcie? Nie czuję się bezpiecznie, zamykamy go. Mój Boże. Szkoła beznadziejna, nauczyciele niewykwalifikowani do pracy z dziećmi i zdjęcie zamów na maxorder.pl. Kuba Pierdolnik. Słabo, bo nie można używać telefonu. No nie wiem, tutaj użytkownik karpiowy, jakby jego doświadczenia nieco różnią się od doświadczeń użytkownika Jegado. Pierwszego września mnie pobili, pisze Aleksander, i jedna gwiazdka. Mama Olka pobili mojego syna Olusia. Jezu, przepraszam, to nie jest śmieszne, że jakieś dziecko zostało pobite, ale fakt, że wyszła i mama Olka i Aleksander, to wcześniej, żeby napisać, że
Myślicie, że najpierw mama weszła zostawić ocenę, czy najpierw wszedł synek, a potem wysłał mamę? Oluś, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Oluś, trzymaj się. Disco Bania z Bycy pisze, no tak średnio, 2 gwiazdki. Kuba Pierdolnik pisze, że fajna szkoła. Czy to jest ten sam Kuba Pierdolnik z tego zdjęcia? Oh fuck, to jest jakiś grubszy lore. Talizman koszmaru Eleny dla Kery jutro rano w poniedziałek z szacunkiem dla Aleksandra. Okej, nie wiem, czy to nie był ten Aleksander, więc przewijam dalej, bo nie chcę tego zdjęcia za bardzo pokazywać. To jakiś biedny dzieciak, który prawdopodobnie został pobity. A następnie mamy już same pojedyncze gwiazdki. Bez dalszych wyjaśnień. Olek, jesteśmy z tobą. Jeszcze raz. Słodka budka miedzianka. 2 oceny, średnia 2,5. Punkt, który powinien zniknąć z powierzchni ziemi. Paskudna buda z okropnymi syntetycznymi produktami, pisze Monika. Odpowiada właściciel. Uśmieszek. Pozdrawiam i dziękuję za opinię. Choć nie ma pani pojęcia, co tak naprawdę oferujemy. Syntetyczna to może być odzież, a to nie jest miejsce, w którym się sprzedaje. Wszystkiego dobrego. Mimo wszystko zapraszamy. Waga smaków. Pizzeria Bosco i Da Grasso. Nice. Ej, Bosco? Jadłabym. Waga smaków. 3,4. Dobra, gastronomia to wiadomo. Ile osób, tyle opinii. Lokomotywownia wachlarzowa, 7 ocen, średnia 3. Lokomotywownia wachlarzowa. Ładny zabytek. Niestety, jak zwykle przy tego typu obiektach nie ma możliwości legalnego zwiedzania. Przykro, że takie miejsca są niedoceniane i zaniedbywane. Taki budynek w centrum miasta na pewno cieszyłby się popularnością jako lokalne muzeum. Zwiedzilibyście lokomotywownię wachlarzową. Zaniedbana, zapomniana. Szkoda, że się nie odnawia takich miejsc w Mysłowicach. Przypomina o dawnej potędze mysłowickiego węzła kolejowego. Wow. Wow, pod złotym rok. Pizzeria Jankowice, co to za zdjęcie? Wow, wow, trafiła się dobra partia. Sprawdźmy najpierw pod złotym rogiem, dlatego że jest 6 ocen, a średnia tylko 1,8. To brzmi dobrze. Zerknijmy na zdjęcie. Tu mamy salon fryzjerski beauty, smoking, artykuły dla palaczy smoking. O, Grabka, dziękuję bardzo za subskryba. I to 3 miesiące. Nice. Artykuły dla palaczy smoking. Good one, good one. O Boże, w tych takich mniejszych ośrodkach zawsze mają wspaniałe pomysły na nazwy. Kwiatowy kredens, kwiaty i dekoracje. Nie widzę za to. To jest sklep automoto, mieszanie lakierów. Gdzie jest omawiana tu dewocjonalia? Nie widzę żadnej restauracji pod złotym rogiem. Dominik napisał Reszta osób oceniających nie miała nic do dodania. Sprawdźmy pizzerię Janikowice, która ma aż 23 oceny, średnią 3,3 i niesamowite zdjęcie. Co to jest? Czy to jest fasola? Kukurydza, tu jakieś pewnie mięso typu kebab, ser, a to jest chyba fasola. Wow.
O Jezu, jej, nie. Bardzo szare danie. Może to kwestia zdjęcia. Bardzo mroczne. Kto robi... O co chodzi? O co chodzi? Oj Boże, o co chodzi? What the fuck? Okej, okay. Muszę napisać horror o pizzerii Janikowice. Zaczęłam pisać horror o czymś innym i jestem już jakoś w 1/3, ale może w połowie, ale teraz muszę przestać i zacząć pisać horror o pizzerii Janikowice. The fuck is that? Czy to jest pizzeria Janikowice? Czy to jest pizzeria Janikowice? Guys, chat, is that real? What if we kissed in pizzeria Janikowice? Pizzę rozwozi dostawczak bez kierowcy. Sorry za caps. Nie masz za co przepraszać. Caps był bardzo adekwatny. Trochę czuję się, jakbym grała w Kryptę FM, w którą jeszcze nie grałam. Spójrzmy do... tak bardzo podoba mi się, że ta droga prowadzi jakby... jakby donikąd. Jakby tak w dal. A ten traktor trochę zmniejsza poczucie osamotnienia. Czy w tym traktorze ktoś jest, czy on sam się prowadzi? Błagam, powiedzcie mi, że... Dobrze, w środku ktoś jest, uff. Przejdźmy się chwilę tą drogą. Kiedy zagram w Kryptę FM na streamie? Pewnie jak wyjdzie patch. Może jak wyjdzie na streama, na Steama, w sensie. Na razie mamy Baldura do zagrania. Ale bym się przeszła tą drogą w realu. Okej, okay, mamy zaparkowane auto. Porzucony rower, otwarty bagażnik, a w nim... Okej, niebieską torbę. Nie wygląda podejrzanie. Tutaj następny porzucony rower. Torba jest za mała, żeby było w niej ciało. Czy tu ktoś jest? Okej, no tu ludzie coś zbierają, sprzątają po prostu. A wy już wymyślacie. Ale bym tu zjadła pizzę. Chcę do pizzerii Janikowice. Dlaczego? To zdjęcie wygląda jak zrobione z fleszem w zupełnej ciemności. Dlaczego ktoś jadł pizzę w zupełnej ciemności? Dlaczego ktoś postanowił zrobić zdjęcie tej pizzy z fleszem w kompletnej ciemności i to takiego fragmentu tej pizzy? Co się dzieje? Uff. Restauracja belwederska ma 13 ocen i tylko 3,4. Poszliśmy tam na lunch, zamówiliśmy flaki z pieczywem i grzane wino. To był koszmar. Flaki niedobre, lekko kwaskowe. A w jednej porcji kawałek folii pewnie został po odmrożeniu. Kelnerka stwierdziła, że to nie jej wina, a kucharki już nie ma. No, ja się zgadzam, to nie kelnerki wina. Kucharki już nie ma, a była godzina 13. I już nie było kelnerki. Pieczywo stare, co najmniej 2 dni. W winie grzanym za jedne 18 zł. Mnóstwo goździków. Około 30 sztuk na kieliszek. Ktoś policzył. Także, co zamoczyłem usta, to kilka sztuk na ustach. Generalnie najlepiej omijać to miejsce szerokim łukiem. Typ posiłku, późne śniadanie. Jedliście flaki z pieczywem i grzane wino na późne śniadanie? Piotr, be real with us. Be fucking for real, Piotr.
Znajduje się w samym sercu Parku Zdrojowego, przy centrum konferencyjnym Marconi. Lokal cieszy się dużym powodzeniem. Restaurację można zarezerwować na uroczystości rodzinne, komunie, chrzest, imieniny, wesele. Mała sala, kameralna na 30 osób, średnia 70 osób, duża 250 osób, sala z klimatyzacją. Okej, to pisał totalnie właściciel tej knajpy. Fajny lokal z miłą obsługą, ceny przystępne. Dla miłośników tańca, częste dancingi. Poszłabym na dancing w restauracji belwederskiej. Zaliczony dancing, orkiestra przeciętna, stoliki upchane. Ciasno, miejsca na parkiecie tańca bardzo mało. Poziom cen wysoki, szału nie ma. Zamieszki wieczorem podczas dancingów. Ludzie przychodzą tylko się upić. Załoga najlepsza, samo miejsce. Okej, odwołuję, jednak nie chcę na dancing do restauracji belwederskiej. Seria u Michała, 3,5, 59 ocen. Trafiłem do tej pizzerii, o wow. Szczerze? Bym. Trafiłem do tej pizzerii, będąc na rowerowej przejażdżce. W okolicy nie ma żadnej innej restauracji, więc postanowiłem zjeść coś, wypić kawę i ruszyć dalej. O ile kawa i obsługa są na wysokim poziomie, tak pizza przypomina mrożoną z kartonika. Wow. Wow. Dobra, słuchajcie, wystarczy. Musimy teraz przejść do oglądania, do następnego segmentu naszego streama, jakim jest oglądanie najnowszego odcinka Catfish. Czekajcie, zmienię tylko tytuł na streama na Twitchu. Wszystko za chwilę już wam wyjaśnię. Nagrywanie włącz. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Pyk, włączone.